21 września w Terespolu odsłonięto pomnik Tadeusza Kościuszki, inżyniera wojskowego, fortyfikatora i bohatera narodowego. W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe oraz przedstawiciele władz państwowych, m.in. senator Grzegorz Bierecki, a także poseł Stanisław Żmijan. Całą uroczystość prowadził dr Szczepan Kalinowski, regionalista i jednocześnie król Bractwa Kurkowego. Pan Lech Orliński, nasz hetman, dostał swego czasu od swego przyjaciela, znanego rzeźbiarza Edmunda Majkowskiego, właśnie tą rzeźbę. Zdeponował ją na wiele lat w jednym z domów kultury w Józefowie pod Warszawą. No i dostrzegł, że władze miasta Terespol chciałyby tutaj wzbogacić centralną, główną ulicę o jakiś kolejny monument. Dlaczego nie Kościuszko? Więc jest Kościuszko. Ale inni pytają nas, a dlaczego właśnie Kościuszko w Terespolu? Więc ja odpowiadam, bo taka była historia, więc przede wszystkim bitwa wojsk kościuszkowskich. Pomnik jest takim elementem w krajobrazie miejskim, że on non-stop stoi, prawda? 366 czy 5 dni w roku i wzbudza jakoś tam refleksję. Nie sądzę, że każdy to będzie obojętnie przechodził. A Kościuszko, a kto to był? Może sięgnę do encyklopedii albo do Wikipedii, do innego źródła, coś poczytam, zainteresuję się, więc myślę, że taki cel też jest pomników, by budzić zainteresowanie. Jeśli to się stanie choćby o co setnego czy obywatela naszego kraju, to już będzie sukces. Po uroczystościach odsłonięcia pomnika zaproszeni goście udali się na oficjalne otwarcie nowo wybudowanego przedszkola zlokalizowanego przy Miejskim Ośrodku Kultury, a które formalnie weszło w skład zespołu szkół publicznych nr 1 w Terespolu. To przedszkole miejskie powstawało praktycznie rok czasu z funduszy naszych miasta, 1 300 000. Jest to przedszkole z 5 izbami lekcyjnymi, z pełnym nowym wyposażeniem, z placem zabaw. Za moment będzie powstawał drugi plac zabaw. W tej chwili chodzi, bawi się, uczy się w naszym przedszkolu 113 dzieci. Przedszkole było budowane, jak dobrze pamiętam, w roku 86. Miało być przedszkolem zupełnie przejściowym na okres 10 lat. Jak można łatwo policzyć, minęło niemalże 30 lat od tamtego okresu. Była taka konieczność, była potrzeba. Próbowaliśmy uzyskać dofinansowanie z zewnątrz. No niestety nie było żadnych takich programów pomocowych, więc musieliśmy wybudować z własnych środków. Zwieńczeniem wszystkich uroczystości był festyn w Parku Miejskim pod hasłem Piłeś, nie jedź. Tym sposobem Terespol włączył się w ogólnopolską akcję mającą przeciwdziałać prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu.